Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Zapraszam Cię na kolejne spotkanie ze mną. Tym razem jest to cykl A co było na maturze? Na tym spotkaniu zwrócimy szczególną uwagę na procenty, na zadania z procentami. No, niby procenty to taka łatwa rzecz, takie łatwe zadania, takie łatwe pojęcia. A ile młodych ludzi ma problemy z zadaniami z procentami? Nie wiem dlaczego, przecież procenty stosują w życiu, prawda? W różnej postaci możemy procenty stosować. Oczywiście idąc do sklepu mamy obniżkę procentową, chociażby. A mimo tego, że zadania na maturze często bywają takie praktyczne, takie szukanie procentów w życiu codziennym, gdzieś w banku, gdzieś w sklepie, mimo tego tak młodzież tego jakoś nie może przetrawić, nie może tego polubić i ciągle się myli z zadaniami z procentami. Dlatego szczególnie zwróćmy uwagę na procenty w zastosowaniach, w zadaniach oczywiście mamy maturalnych. Zadanie numer 1 to zadanie z maja 2019 roku, zadanie czwarte za jeden punkt. Równość 1 czwarta dodać 1 piąta dodać 1 przez a równa się 1 jest prawdziwa dla. Odpowiedź A. A równego 11 dwudziestych. Odpowiedź B. A równego 8 dziewiątych. Odpowiedź C. A równego 9 ósmych. I odpowiedź D. A równego 20 jedenastych. Mamy rozwiązać taką równość. Po pierwsze, powinniśmy zauważyć, że A znajduje się, czyli niewiadoma, znajduje się w mianowniku, więc pamiętajmy o tym, żeby tutaj napisać założenie, że A nie może nam wyjść równe 0. Na pewno nie wyjdzie, ale profesjonalnie rozwiązując to zadanie, powinniśmy to zapisać, że A nie może wyjść nam 0. No to skoro tak, to spróbujmy to rozwiązać. Jest to zadanie z użyciem działań na ułamkach, czyli w zasadzie pasowałoby, żeby każdy uczeń szkoły średniej miał perfekcyjnie opanowane działania na ułamkach. Czyli, jak widzimy, najpierw mamy 1 czwartą dodać 1 piątą. Żeby dodać te ułamki, musimy mieć wspólny mianownik. Wspólnym mianownikiem będzie najmniejsza wspólna wielokrotność. W tym wypadku to będzie 4 razy 5, czyli 20, czyli ten ułamek pierwszy rozszerzamy przez piątkę, a ten drugi rozszerzamy przez czwórkę. Dzięki czemu, popatrz, co będziemy mieć. Będziemy mieć 5 dwudziestych dodać 4 dwudzieste dodać 1 przez a i to się równa 1. No to skoro tak, to dodajmy tutaj, będziemy mieć 9 dwudziestych, dodać 1 przez a i to się równa 1. No to pasuje nam tak, to jest liczba, to pasuje nam ją tutaj przenieść, żeby później została nam tylko ta część, która zawiera niewiadomą po lewej stronie. No to przenosimy, mamy 1 odjąć 9 dwudziestych. Skoro tak, zamieńmy jedynkę tak, żeby miała też mianownik 20. Czyli 1 przez a to się równa 20 dwudziestych, to jest inaczej 1, prawda? Minus 9 dwudziestych, czyli 1 przez a to się równa, jak odejmiemy, będziemy mieć 11 dwudziestych. To teraz mnożymy na krzyż, bardzo fajna metoda i skuteczna w tego typu równaniach, czyli 11 razy a to mamy 11 a to się równa 1 razy 20, to jest 20. Podzielę przez 11 i dochodzę do wniosku, że moje a równa się po prostu 20 jedenastych i to jest odpowiedź prawidłowa. W tym wypadku jest to odpowiedź D. Zadanie numer 2, maj 2020, zadanie czwarte za jeden punkt. Cenę X pewnego towaru obniżono o 20% i otrzymano cenę Y. Aby przywrócić cenę X, nową cenę Y należy podnieść odpowiedź A o 25%, odpowiedź B o 20%, odpowiedź C o 15%, odpowiedź D o 12%. Jeżeli w procentach pojawiają się niewiadome, to dla przeciętnego ucznia stanowi to pewien problem. W związku z czym możesz w takich sytuacjach, ze względu na to, że jest to zadanie zamknięte, możesz przyjąć sobie, że cena towaru początkowa to jest na przykład 100 zł. Ale to tylko możesz zrobić w zadaniach zamkniętych. Ja oczywiście tak nie będę robiła, dlatego że biorąc pod uwagę faktycznie tą treść zadania, to cena mojego towaru to jest X. I ja to zadanie zrobię przy użyciu tej niewiadomej X. Czyli na początku cena towaru to było X, czyli odpowiada to 100%. Zawsze początkowa cena to jest jakieś 100%, prawda? I teraz nastąpiła obniżka 20%.
Czyli to oznacza, że jak ja to od tego 100% odejmę 20%, prawda, bo mi się troszkę zmalała mi ta cena tego towaru, no to będę miała 80%. I to będzie ta cena Y. No to zapiszmy Y. I teraz na pewno pamiętasz, że to jest właśnie ułożona proporcja i teraz wystarczy pomnożyć na krzyż w przypadku ułożenia tej proporcji z procentami. Czyli będę miała, że 100% Y to się równa 80% X. Czyli jednym słowem, prawda, 100% to jest jedynka, mogłam tego nawet nie pisać, czyli Y to się równa 80% X. Zamieńmy to na ułamek, żeby lepiej nam to prosperowało, czyli będziemy mieć po prostu 0,8 X, bo to jest 80 setnych, czyli mamy 0,8 X, czyli to jest ta nowa cena towaru, prawda? I teraz tak, w zadaniu było podane, o ile należy podnieść tą cenę, aby przywrócić tą początkową cenę X. No to muszę ułożyć drugą proporcję. Tylko teraz tak, ja startuję od tej ceny, prawda? Czyli moje 0,8x to jest teraz moje 100%, bo nastąpiła obniżka i mam nową cenę. I teraz startujemy jakby od zera. To jest moje 100%. I teraz pytanie, o ile mam to podnieść, żeby dojść z powrotem do ceny X. Czyli ja nie chcę mieć 0,8x takiej ceny, tylko chcę mieć cenę X. Pytają mnie o ile, a napiszmy sobie jakieś Z, jakąś inną niewiadomą. No i znowu robimy tak jak wcześniej, czyli mnożymy na krzyż. 0,8x razy Z to się równa 100% X. Skoro tak, to widzisz, ten x i ten x jest po, tu jest po jednej stronie, tu jest po drugiej stronie. Mogę podzielić przez x-a. X oczywiście to była cena początkowa, wiadomo, że ona nigdy nie będzie zerem, więc nie ma problemu. I teraz ja podzielę jeszcze przez 0,8. Czyli moje z to się równa. Albo robimy to na kalkulatorze, albo możemy sobie zrobić po prostu na piechotę. 100% razy. I teraz tu mamy, dzielimy przez 8 dziesiątych, czyli pomnóżmy przez 10 ósmych. Skoro tak, no to będziemy mieć, jak pomnożymy, będziemy mieć 1000 podzielone przez 8 i to jest procent. A tak się składa, że 1000 podzielone przez 8 to jest 125%. Co się okazało? Okazało się, że o ile ja mam podnieść tą cenę? Startowałam od 100%, a mam uzyskać 125% tej naszej ceny, prawda? Tej, która była już po obniżce. Czyli o ile procent? O 25% muszę podnieść. Było 100%, a mam uzyskać 125%, czyli o 25%. Czyli tak się składa, że odpowiedź A jest w tym wypadku odpowiedzią prawidłową. Zadanie numer 3, wrzesień 2020, zadanie piąte za jeden punkt. W zestawie 250 liczb występują jedynie liczby 4 i 2. Liczba 4 występuje 128 razy, a liczba 2 występuje 122 razy. Przyjęto przybliżenie średniej arytmetycznej zestawu tych wszystkich liczb do liczby 3. Błąd bezwzględny tego przybliżenia jest równy. Odpowiedź A 0,024, odpowiedź B 0,24, odpowiedź C 0,0024 i odpowiedź D 0,00024. Czyli mamy wyznaczyć błąd bezwzględny. Wiemy o tym doskonale, że jeżeli przybliżamy, to często my przybliżamy i no w ogóle w matematyce bardzo często się przybliża, prawda? I to przybliżenie niestety, jak jest na przykład do drugiego miejsca po przecinku, czy do pierwszego miejsca po przecinku, ono jest błędem. Ono jest obarczone błędem, bo to nie jest wartość dokładna. No dobrze, ale w treści mieliśmy podane, że średnią arytmetyczną przybliżono. No to policzmy sobie średnią arytmetyczną takiego zestawu liczb. Średnią arytmetyczną, przypomnę, oznaczamy sobie x kreseczką albo po prostu od razu będziemy sobie pisać nasze obliczenia. I teraz tak, czwórka występuje 128 razy. To zamiast licząc średnią arytmetyczną, tak jak liczymy średnią ocen, to zamiast napisać 128 razy czwórkę, to ja napiszę 4 razy 128, będzie szybciej. Dodać. Teraz 122 razy powinnam napisać dwójkę, czyli napiszę 2 razy 122. To mam podzielić przez ile jest tych wszystkich liczb?
No jest tych liczb w zestawie 250. Liczę średnią, tak jak się liczy średnią arytmetyczną, chociażby ocen, prawda? No więc mamy 4 razy 128, to mamy 512, dodać 2 razy 122 to jest 244, podzielone przez 250. To się równa, tu będziemy mieć 756 podzielone przez 250. To jest średnia arytmetyczna dokładna. Zobaczmy, ile wynosi ta dokładna wartość. Weźmy sobie kalkulator i wykonajmy to dzielenie. 756 dzielę przez 250. Dokładnie to wynosi 3,024. To jest wartość dokładna tej średniej. Ale ja w treści miałam podane, że tą średnią przybliżono do trójeczki. No bo można powiedzieć, że to jest około 3, ale jeżeli ja powiem, że to jest około 3, to ja robię błąd. No bo to nie jest 3, tylko to jest 3,024. I właśnie o ten błąd bezwzględny chodzi. Czyli ja muszę od mojego 3,024 odjąć to przybliżenie, prawda, które jest obarczone błędem, odejmuję 3, nazywa się bezwzględny, ponieważ musimy nałożyć wartość bezwzględną. Nigdy nie wiemy, czy przybliżymy z nadmiarem, czy z niedomiarem, prawda? Dlatego tutaj ta wartość bezwzględna jest ważna, bo wiadomo, że tu podajemy jako liczbę dodatnią. Wartość bezwzględna z każdej liczby jest albo dodatnia, no albo równa 0. Nas interesuje właśnie ta sytuacja, żeby wyszedł nam wynik dodatni. No i teraz widzimy, że jak to odejmiemy, to mamy 0,024, prawda? No akurat nawet wartość bezwzględna w tym wypadku nie była konieczna. I to jest błąd bezwzględny. I taka odpowiedź jest odpowiedzią prawidłową. Jest to odpowiedź A. Zadanie numer 4 to zadanie z września 2020 roku. Zadanie 6 za 1 punkt. Na początku miesiąca komputer kosztował 3500 zł. W drugiej dekadzie tego miesiąca cenę komputera obniżono o 10%, a w trzeciej dekadzie cena tego komputera została jeszcze raz obniżona, tym razem o 15%. Innych zmian ceny tego komputera w tym miesiącu już nie było. Cena komputera na koniec miesiąca była równa. Odpowiedź A. 3272,50 zł. Odpowiedź B. 2625 zł. Odpowiedź C. 2677,50 zł. I odpowiedź D. 2800 zł. Czyli tutaj mamy takie typowe zadanie właśnie z obniżką i to podwójną. Pamiętaj, jeżeli masz podwójną obniżkę, nie wolno procentów sumować. Trzeba najpierw zrobić pierwszą obniżkę, później drugą. Czyli tak, najpierw nasz komputer kosztował 3500 zł, to było 100%. Układamy proporcje, dlatego że tak będzie wygodnie i szybko. Dobra, nastąpiła obniżka o 10%, czyli tak naprawdę ja od 100% odejmuję 10%, czyli okazuje się, że zostaje mi 90%, prawda? Zostaje mi 90% i tu sobie napiszmy, że to jest jakieś x. No to teraz pomnóżmy na krzyż, czyli mamy tak 100% x to razy to równa się to razy to, czyli mamy 90% razy 3500. Tak się składa, że teraz podzielmy sobie to przez 100%, czyli będę miała, że x to się równa. Procent nam się skróci z procentem i dwa zera się skrócą, czyli w zasadzie mogę wziąć kalkulator i pomnożę sobie 90 razy 35, czyli mamy 3150 zł. To jest nowa cena tego komputera. No, ale się znowu okazało, że jeszcze został jeden upust, prawda, tutaj wzięty pod uwagę, druga obniżka, tym razem 15%. No, czyli tak, to jest nowa cena, czyli piszemy 3150, to jest teraz to jakby nowe 100%, bo to jest ta nowa cena, teraz startujemy od 3150 i teraz robimy obniżkę do tej ceny nowej. O 15%. Czyli jak ja od 100% odejmę 15%, to mi zostanie 85% i to jest ta nowa cena, niech będzie Y. To samo robimy, prawda? Czyli tutaj znowu robimy sobie proporcje poprzez mnożenie na krzyż, czyli mamy 100% Y, to się równa 3150 razy 85%. No więc
Znowu, tutaj może zróbmy tak, że sobie procenty od razu skasujmy i będziemy sobie mnożyć na kalkulatorze i od razu podzielimy przez 100, czyli y to się równa 3150 razy 85 i podzielimy sobie to przez 100, prawda? Czyli mamy 2677,5. No wiadomo, że możemy dopisać 50, tutaj mamy po przecinku, to jest to samo, co gdybyśmy napisali 5 po przecinku, to wiemy, prawda, z ułamków dziesiętnych. I to jest ta nowa cena tego naszego komputera po tych dwóch obniżkach. Czyli okazuje się, że odpowiedź C w tym wypadku jest odpowiedzią prawidłową. Na tym spotkaniu powtórzyliśmy sobie procenty, można powiedzieć utrwaliliśmy sobie procenty i były zadania z procentami z niewiadomo i było zadanie takie typowe ze sklepu, prawda, z procentami. Oprócz tego powtórzyliśmy sobie troszeczkę działania na ułamkach i błąd bezwzględny przybliżenia. To są takie pojęcia, które gdzieś tam idą w zapomnienie wśród młodzieży, ale przecież na maturze może się pojawić zadanie również takie. Dlatego warto o tych zadaniach po prostu pamiętać. Ja dziękuję bardzo za lekcję i zapraszam jak zwykle na kolejne spotkanie ze mną, ale w wolnym czasie oczywiście odwiedź moją stronę aikamat.pl, no i mojego fanpage'a. Zapraszam na kolejne spotkanie.